Jednym z częściej pojawiających się pytań w przypadku recenzji sprzętu komputerowego, a zwłaszcza zasilaczy, jest problem z doborem zasilacza do Waszej konkretnej jednostki. Nie ma uniwersalnej odpowiedzi i tutaj należy sobie zdać sprawę z tego, iż każdy komputer będzie pobierał odpowiednią ilość mocy i też ten pobór nie jest stały, a dynamiczny. Dlatego warto, aby zasilacz, który napędza cały Wasz komputer, był nie tylko odpowiedniej mocy, bo jest to bardzo często popełniany błąd, ale także posiada odpowiednio wysoką sprawność i zabezpieczenia. Im więcej, tym lepiej. Obecnie norma ATX wymaga kilku zabezpieczeń, które dbają o to, aby zarówno Wasz zasilacz, jak i Wasze podzespoły były bezpieczne. W opisie tego filmu, a także w tej części tekstowej na naszym portalu będą linki do przykładowych stron, gdzie możecie, podając swoje podzespoły, obliczyć teoretyczną moc zasilaczy, jaki jest Wam potrzebny. Jest to moc teoretyczna, obliczona na podstawie parametrów technicznych Waszego sprzętu. Zapraszam do skorzystania z takich rozwiązań, pamiętając jednocześnie o tym, iż wybór zasilacza nie ogranicza się jedynie do mocy znamionowej, jaką ten zasilacz dysponuje. Pamiętajcie również o jego sprawności, o jego zabezpieczeniach, a także o takich aspektach, jak chociażby długość oraz ilość przewodów, którą musicie mieć. Poleciłby mi ktoś słuchawki do grania? Cena do 300 zł. Słuchawki mają być na USB. Chciałbym ten temat nieco rozszerzyć i dać Wam kilka wskazówek, którymi warto się kierować przy wyborze budżetowych słuchawek. Pierwsza sprawa, o której musimy zadecydować, to słuchawki na USB versus klasyczne słuchawki z wtykiem mini jack. W przypadku tych drugich warto przeznaczyć część z założonego budżetu na tanią i używaną kartę dźwiękową na PCI. Wystarczy cokolwiek z serii Audigy. Tego typu karta, szczególnie jeżeli nie mamy najnowszej płyty głównej, bardzo pozytywnie wpłynie na jakość dźwięku, zarówno odtwarzanego, jak i nagrywanego. Resztę pieniędzy przeznaczamy na słuchawki z wbudowanym mikrofonem lub na osobne słuchawki o charakterystyce dopasowanej do naszych potrzeb i mikrofon do rozmów. Najtańszy, a zarazem znośny jakościowo jest ten miniaturowy Zalman Mic 1. Jeżeli natomiast preferujesz kompaktowy zestaw bez możliwości rozbudowy na USB, to najlepszym wyborem w cenie do 300 zł będą obecnie firmowe słuchawki SteelSeries Siberia V2 lub nieco droższe Logitech G35. Do prezentacji słuchawek używam stojaka Hyperion. Jest to stojak firmy TT Esports Vitalmatic, czyli firmy produkującej akcesoria dla graczy. Jak widzicie, stojak jest dość duży, a słuchawki opierają się na nim na pałąku. Tak więc w ten sposób unikamy ryzyka zduszenia się, ubicia naszych nauszników. Tak więc moim zdaniem bardzo duża zaleta. Do wyglądu oczywiście kwestia gustu. Cena zakupu takiego stojaka to jakieś 70 zł.